Cześć ziomeczki, kolejna część mojego vloga. Tym razem z klasyczną tutaj sobie zapierdzielam. Wypatroszator się mnie pyta, czy próbowałeś grać na gitarze kiełbasą? Słyszałem, że to bardzo ciekawa technika. Jakie kiełbasy polecasz? No kurde, wypatroszatorku mój malutki. Ja polecam bardzo serdecznie parówki, wiem, że to nie kiełbasa, parówki drobiowe, Świat Drobiu. Na nimi się mi bardzo fajnie gra na gitarze, szczególnie jak są już takie ładnie wytygowane, takie już takie gotowe do zjedzenia. O, na przykład... Z takiej paróweczki się robił nam też ładne później takie wióreczki, ale na razie póki co, póki parówki nam starcza, parówki firmy Świat Drobiu, 1 kg tylko mają tłuszczu, proszę ja was, 16 gramów w 100 gramach, 16 gramów na 100, także o, na przykład... się chyba zmniejsza moja parówka. Ej, parówo! Bardzo fajny jest dźwięk z takiej parówki. Myślę, że każdy z was powinien spróbować zagrać sobie parówką czy też kiełbasą. Drobiowe chyba są najlepsze, tak mi się wydaje. Po dźwięku z gitary chyba najlepiej drobiowa. Można też jeszcze robić tak. Całkiem ciekawy motyw. Uwaga, idziemy jeszcze raz. Thank you.
zabawy z takimi parówami jest. Nawet całkiem ciekawa technika, nazywa się parówkowy zdzir, czyli uderzenie po prostu, a masz ty zdzirze, o, tak można powiedzieć. Całkiem fajne możliwości brzmieniowe nam to daje, taki... Na przykład taki hicior, jaki na pewno znacie. Nie da się za bardzo się miętosi. To chyba było, trzeba mieć takie bardziej zasuszoną, trzeba było mieć parówę. Bo po prostu master. Chyba tak. Dobra, to chyba na razie dam odpocząć tej parówce i gitarce. Wrócimy do dalszych waszych mniej ambitnych pytań. Nie obrażajcie się, żartowałem. Jedziemy dalej. B, przyp, 1, 2, 3, able. Co to jest teoria kwantowa? Nie wiem, ale chyba chodziło coś... krawaty, tylko że może chodziło o krawatowanie, a zresztą nie wiem, jakoś się tak nie za bardzo tym zajmuję, po prostu bardziej mnie inspirują kiełbasy, paróweczki. A gdzie jest mój instrument? Aha, jest, dobra, okej. Jakub Madziarz, słuchasz deathcore'u albo death metalu? Oczywiście death metal słucham, tym bardziej, że sam gram. Jak już zauważyłeś, ale słucham jednego i drugiego, słucham no jednego mniej, drugiego więcej, czasami jednego więcej, drugiego mniej, to jest różne, zależy od upodobań. Kicaj 565 się pyta, z jakiej strony brać taby? No z jakiej strony taby, nie wiem, ja biorę 911 tabs, ale z tego co zauważyłem na jednej z tych stron, które czy Ultimate Tabs, to byłaby druga strona, na jednej z tych stron chyba ryją się strasznie z tym ich takim ich programem do online takim, w którym właściwie trzeba za opłatą można sobie bardziej te taby drukować i tak się wygłupiać, więc właściwie powoli chyba zacznie znikać ta możliwość darmowego ściągania tabów, nie wiem, tak mi się wydaje. Slayercraft 2. Czy zrobisz jakiś odcinek wraz z zespołem? Na przykład jak zorganizować próbę zespołu? Tak, mam w zamiarze zrobienie czegoś takiego. Będzie nawet cała może taka seria bardziej taki vlog też będzie chyba, tak mam zamiar to zrobić, poświęcony, można powiedzieć, życie zespołu. Czyli koncerty, próby, jakieś takie, nie wiem, nagrywanie w studio, różne takie, można powiedzieć, konfrontacje członków zespołu. Myślę, że będzie zabawa. Cube Mistrz. Pytam się już trzeci raz o to, czy sam się uczyłeś grać na gitarze, czy cię ktoś uczył. Błagam, odpowiedz! Ja już chyba tyle razy pisałem, znaczy mówiłem, nie pisałem. Uczyłem się sam przez parę lat, później chyba przez 2 lata chodziłem do szkoły jazzu w Krakowie i tam się szkoliłem, ale tak to właściwie głównie można powiedzieć, większość czasu to się sam uczyłem. Skoro gram od 99, czyli wychodzi na to, że 14, jeśli dobrze liczę, czyli 12 lat można powiedzieć sam gram, więc większość czasu się sam uczyłem się. No i to trzeba też rozważyć w ten sposób, że to jest w miarę ciekawa opcja, bo szkoły muzyczne takie typowe nie za bardzo zawsze dają
jakieś tam możliwości rozwinięcia, no nie wiem jak to nawet ubrać w słowa.